Pod mojej babi góry zawędrowałem dzisiaj w Beskid Niski na ziemię gorlicką. Kany tereny wyróżniają się szczególną urodą i malownicością, ale najwięcej radości to znajdą tu osoby, które spragnione są wypoczynku w spokojnej, oddalonej od zgiełku okolicy. Panie starosto, no pięknie nad Klimkówką, Beskid Niski. Dlaczego to warto przyjechać do powiatu gorlickiego? Przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj piękną przyrodę i sprzedajemy święty spokój. Mamy również uzdrowiska Wapienne i Wysową. Są ścieżki pieszo-rowerowe. Można robić wyprawy do naszych lasów. To jest skarbnica fauny i flory, także jest co oglądać. Powiat gorlicki, siarczysty powierzchniowo, no to jest 10 gmin rozmaitych. 10 gmin, a w każdej gminie wiele miejscowości. W tych miejscowościach mamy szlak architektury drewniany. A ten teren, no to też jest przecie wielokulturowość, wielowyznaniowość. Tak, mamy tutaj Łemków, Pogórzań. Wśród Łemków mamy prawosławnych i grekokatolików i można powiedzieć, że wszystkie te wyznania, łącznie z naszym rzymskokatolickim, żyją w symbiozie i wielkiej zgodzie. O, witajcie z pochwalony. Tutaj w Łosiu, w Zagrodzie Maziarskim można przykupić, popróbować rozmaite te dziegcie, smary, mazie, tak jak dawniej bywało. Tak, przykupić można, ale próbować bym nie radziła, szczególnie dziegciu. Dziegieć raczej do jedzenia nie jest. Ja nawet noszę ze sobą dziegieć na wszelki wypadek. Ojać, ale z tym naprawdę musicie samemu przyjechać tutaj to powoniać, ale to by mi przetkało wszystkie drogi oddechowe i człowiek siły by dostał. No na pewno, dziegieć jest na wszystko właściwie. Dobry na choroby skóry. Używany był w medycynie ludowej. Tu cała wieś się zajmowała maziarstwem. W 1934 roku z Łosia wyjechało 335 wozów maziarskich. Jeździli po całej Europie Środkowo-Wschodniej. Teraz już nie jeżdżą niestety, chociaż jeszcze żyje dwóch maziarzy. Maziarz był jak kominiarz. Wszyscy chcieli, żeby zawrócił wozem na czyimś podwórku, bo przynosiło to szczęście. A dziewczyny biegały za wozami maziarskimi i kradły łopatki maziarskie, bo wtedy na pewno wyszła za mąż. Jak teraz dajemy dziewczynom łopatki maziarskie? Nie chcą brać. No popatrz się. Ale jak tutaj dziecyska przyjdą, czy turyści, no to mogą popatrzeć, jak to wyglądało. Co roku jest święto maziarzy łosiańskich i przychodzi dziegciarz, który wypala ten dziegieć i przy okazji też robi maź. Pięknie, że tak tutaj w Łosiu te tradycje podtrzymujecie. Dopóki zagroda będzie istnieć, ta tradycja będzie trwać. A skąd akurat hucuły tutaj w Gładyszowie? Hucuły to są bardzo stare konie, stara rasa, wywodząca się z Huczulszczyzny. Służyły jako konie jutrzne. Te konie były rasą ginącą. My jesteśmy największą stadiną konia huculskiego w Polsce, w Europie. Wiele koni, które są w Polsce, rodowód ich zaczyna się u nas w stadzinie. Gładyszowie w Regietowie. Koń huculski staje się w chwili obecnej w Polsce koniem rodzinnym. Piękne tereny do jazdy, do wypoczynku, do rekreacji. No bo tutaj w stadninie to nie ino hucuły jazda konna, ale to jest właśnie kultura. I to tako z wyższych sfer. Ja przychodząc tutaj kilka lat temu chciałem zrobić coś, co będzie nas wyróżniać. I wpadliśmy na pomysł, by to były przedstawienia operowe, operetkowe. No widziałeś. Opera na żywo w Beskidzie Niskim w plenerze. Z wykorzystaniem tych pięknych koni huculskich. No i rozmaite wydarzenia związane z koniami, bo to i przecie tak jak górole spędzają owce, to tu spęd koni się odbywa. Fantastyczne wydarzenie. Biegnie koło 150 koni wzdłuż wsi, po drogach, bezdrożach tej okolicy. Kiedy człowiek tak w siodle, w hucule, cały Beskid Niski tu zwiedzi, no to później fest głodny, no to trzeba też coś się pokrzepić. Mamy kuchnię typowo regionalną, podajemy różne przysmaki łemkowskie i pogórzańskie. Ta kuchnia łemkowska charakteryzuje się tym, co daje matka natura. Ziemniaki, jarzyny, owoce, grzybów bardzo dużo. A zek zgłodniał od tego godania, to ja lecą tam do kuchni. To zapraszam.
W miejscowości Kwiatoń mamy piękną drewnianą zabytkową cerkiew. Daty powstania konkretnej nie ma, ale najprawdopodobniej to przełom XVI-XVII wiek. To była najpierw cerkiew prawosławna. Biskup Przemyski prawie po 100 latach przeszedł na wyznanie grecko-katolickie. A był też okres, że były tu odprawiane rzymskokatolickie nabożeństwa. A one dalej są. Bóg jest w dalszym ciągu jeden i ten sam. Większość to jest katolików, to nabożeństwa katolickie. Dwie rodziny greko-katolickie mają też możliwość, bo to byli pierwsi gospodarze. To, co mamy przed sobą, czyli ikonostas, ta ściana obrazów, to tak trochę nam odróżnia Kościół od cerkwi. W Kościele katolickim to my widzimy i księdza, całe prezbiterium, a tutaj to tak powiem, że nie do końca, bo w cerkwi się mówi, że tam to jest to miejsce święte i to ma być odgrodzone od tych grzeszników, co chodzą po ziemi. Ikonostas nie tylko ma nam rozdzielać te dwie części, ale jeszcze ma bardzo ważną drugą stronę. Mianowicie przybliża Stary, Nowy Testament. Często się mówi, że jest to niejako Biblia pauperum, Biblia dla ubogich. Zawsze po prawej stronie tych carskich wrót będzie Jezus z tą księgą nauczający. Po lewej stronie Matka Boża trzymająca małego Jezusa. Każda świątynia ma swojego patrona. No, nasza święta to jest pierwsza po prawej stronie postać, Paraskiewa. A po drugiej stronie mamy najbardziej ulubionego świętego, no, święty Mikołaj. Oczywiście. Powyżej mamy Pana Jezusa Królującego, nazywa się go Pantokratorem. Po prawej, po lewej stronie mamy 12 apostołów. Mamy królów, proroków, patriarchów Starego Testamentu, a wszystko od góry wieńczy krzyż. Winarowej, kolejna perełka architektury drewnianej. Faktycznie, ten kościół słynie na całym świecie z tych polichromii, które go otaczają. Jest to cały cykl 21 scen męki pańskiej. Ale warto też zerknąć na strop w tym kościele, bo przecież na stropie są najstarsze polichromie, datowane aż na początek XVI wieku. A poza polichromiami, no to piękny ołtarz. Ale w ołtarzu jeszcze starszą mamy Madonnę. Ma takie wysokie czoło, ma długie palce, ma suknię cudnie ułożoną fałdy. To są cechy typowe dla gotyku. U nas, ku zdziwieniom wszystkim, w ołtarzu głównym jest diabeł. Michał Archanioł go tam szlachtuje i dobrze. Dokładnie, ale też w ołtarzu mamy postacie z raju. Oni jakby na swoich barkach dźwigali ten wspaniały ołtarz główny. Ziemia Gorlicko to ziemia łemkowsko. Oczywiście Łemkowie są ważną historią na ziemi gorlickiej, ale my się znajdujemy w tej chwili w skansenie wsi Pogórzańskiej w Szymbarku imieniem profesora Romana Reinfusa, wybitnego etnografa. W każdym obiekcie tutaj jest inna ekspozycja. Tak, chcemy pokazać bogatą kulturę Pogórzan i w każdym obiekcie pokazujemy coś innego. I na przykład chałupa z Moszczynicy jest wyposażona tak, jak gdyby gospodarz dopiero co wyszedł z tej chałupy w pole, ale wchodząc czujemy się, że tam jeszcze ten duch mieszkańca gdzieś tam jest, bo wszystko jest jak gdyby piec, łóżko przygotowane. No i poza rozmaitymi eksponatami, maszynami, urządzeniami, no to jest tu bitwa Gorlicko w środku. W jednej ze stodów mamy sztab wojskowy. A w tej ekspozycji są pokazani wszyscy ci głównodowodzący, najważniejsi, którzy się przyczynili do zwycięstwa pod Gorlicami. To od takich samoistnie wypływających cieków ropy syćko się tu zacono. Właśnie tutaj w naszych rejonach zaczęły się pojawiać tak zwane samowypływy, czyli ze szczelin skalnych zaczęła wypływać czarna oleista ciecz. Początkowe zastosowanie było w takich przydomowych gospodarstwach, również do konserwacji drewna. Pojawili się tak zwani łybacy, którzy mieli porobione takie warkocze, wiechcie, w drugiej rączce wiadereczko, chodzili po ciekach wodnych, tam gdzie były nagromadzone te czarne, tłuste plamy i zbierali do wiadereczka. Jak już mieli spore ilości nagromadzone, to do nich przyjeżdżali z kolei tak zwani maziarze. Odkupywali od nich ten olej skalny i wyruszali na tak zwany handel obwoźny. I tak to wszystko trwało do roku 1853. W tymże roku wielki człowiek dla przemysłu naftowego, Ignacy Łukasiewicz, otrzymuje tą upragnioną naftę.
No i w końcu przyszedł czas na mechanizację. No właśnie, i tu znajdujemy się już w części eksploatacyjnej, gdzie pracują kieraty pompowe do grupowego systemu pompowania. To tutaj w Gorlicach jest taki prawdziwy, żywy skansen. I no ciekawe, skąd u was taka pasja? Chciałem spłacić taki dług wdzięczności przodkom moim, którzy tak ciężko pracowali, narażali swoje życie po to pewno, żeby nam się żyło lepiej. W związku z tym podjąłem się budowy tego skansenu. A ciekawość moja, da się to zapuścić? Da. Z całą przyjemnością zademonstruję i zapraszam. No to ciekawym teraz jak to. Aha, tu jest skrzynka. I tak, uwaga! Reszta, brakło już czasu, żeby poznać całą ziemię gorlicką i wszystkie tu piękne miejscowości w Beskidzie Niskim. Trzeba mi zanocować w takiej prawdziwej pogórzańskiej chałupie. Miewajcie się, hej!